Bądźmy szczerzy, wszyscy mamy swoje sekrety. Jednak niektóre miejsca są tak zamknięte i strzeżone, że praktycznie niemożliwym jest, by się do nich dostać lub wydostać stamtąd żywym. Przynajmniej tak było do tej pory. Zapnij pasy, bo mamy dla Ciebie darmowy bilet do najbardziej niedostępnych miejsc na świecie. Razem dotrzemy wszędzie. Od najbezpieczniejszego Starbucksa na świecie, przez dziwną betonową dziurę w ziemi, po legendarną strefę 51. Bo bądźmy szczerzy, czym byłby film o najbardziej strzeżonych miejscach na świecie bez niesławnego, zastrzeżonego obszaru wojskowego w Nevadzie? Chociaż potwierdzenie istnienia tego obszaru zajęło CIA aż do 2013 roku, strefie 51 zawsze towarzyszyły legendy i teorie. Oficjalnie siły powietrzne USA wykorzystują tę strefę do testowania nowych samolotów. Nieoficjalnie jednak działy się tu rzeczy, które wstrząsnęły światopoglądem. Wielokrotnie mówiono o egzotycznej broni energetycznej, diabolicznych tajnych stowarzyszeniach i kosmitach. O tak, kosmici. Według tego Strefa 51 służy jako miejsce do kopiowania pozaziemskich technologii, a nawet organizowania spotkań z pozaziemskimi istotami. Fakt, że te spekulacje trwają do dziś, jest zasługą jednego człowieka, Boba Lazara. Zwrócił się do opinii publicznej pod koniec lat 80. i twierdził, że sam pracował nad badaniem i rekonstrukcją UFO w Strefie 51. Opisał on statek kosmiczny, który Lazar rzekomo widział na własne oczy, jako obiekt w kształcie dysku o jednolitej i gładkiej powierzchni. Zbadał również wnętrze statku, gdzie odkrył egzotyczny pierwiastek moskowium, który umożliwia tworzenie fal antygrawitacyjnych. Prawdopodobnie słyszałeś również, że w 2019 miliony osób zebrały się w internecie, by szturmować Strefę 51. Ostatecznie nic nie wyszło z tego przedsięwzięcia, ponieważ zebrało się tylko około 40 osób, które bezczynnie odeszły po tym, jak policja wydała pilne ostrzeżenie. Ale mimo wszystkich żartów nie możemy zapominać o jednym. W przypadku, gdy ktoś wejdzie na teren bez zezwolenia, żołnierze mają pozwolenie na strzelanie. Co więcej, FBI opublikowało oświadczenie, w którym stwierdza, że rozkaz strzelania obowiązuje niezależnie od liczby osób. Jak agenci CIA piją kawę? Wszyscy słyszeliśmy o CIA. Jako zagraniczna agencja wywiadowcza USA, Centralna Agencja Wywiadowcza zajmuje się gromadzeniem, przetwarzaniem i analizowaniem informacji z całego świata dla bezpieczeństwa narodowego. Jeśli ten opis pracy wydaje się nieco niejasny, to prawdopodobnie dlatego, że praktycznie wszystko, co robi CIA, podlega ścisłej tajemnicy. Jej siedziba w Langley w stanie Virginia jest tak tajna, że nawet architekci, którzy zaprojektowali kompleks w 1963 roku, potrzebowali zgody rządu. Istnieje muzeum poświęcone historii organizacji, ale mogą je odwiedzać tylko pracownicy. Rzekomo agenci CIA muszą również przechodzić test na wykrywaczu kłamstw co 3 do 4 lat, by upewnić się, że żadne poufne informacje nie zostały ujawnione. A jednak nawet najbardziej zatwardziały agent potrzebuje porannej kawy. Właśnie dlatego siedziba CIA ma własnego Starbucksa. Biorąc jednak pod uwagę wyjątkową lokalizację, w naturze rzeczy leży, że poczwórnie solone karmelowe macchiato z dwiema miarkami orzechów laskowych nie zmienia tutaj rąk. Każdy, kto chce serwować tu kawę, musi być przygotowany na rozmowy kwalifikacyjne i szczegółowe kontrole. Ponadto bariści są eskortowani przez strażników, gdy opuszczają miejsce pracy. Nie znajdziesz tu również żadnych kart bonusowych dla stałych klientów. Istnieje zbyt duża obawa, że informacje zostaną wykradzione, a tajni agenci ujawnieni. Naturalnie na kubkach nie ma też żadnych nazwisk. Aby zachować pełną anonimowość, bariści muszą zapamiętywać twarze klientów. Ponadto pracownicy Starbucksa mają ścisłe instrukcje, by natychmiast zgłaszać, jeśli ich przyjaciele i rodziny staną się zbyt ciekawe ich miejsca pracy. Co kryje się w tej betonowej dziurze? Wierz mi, nie chcesz się o tym przekonać na własne oczy. Ponieważ betonowa dziura w rzeczywistości należy do obiektu znanego również jako Alcatraz of the Rockies. Położony w hrabstwie Fremont niedaleko Florence w stanie Colorado, ADX Florence służy jako zakład karny dla więźniów o zaostrzonym rygorze. Każdy, kto się tu znajdzie, musi mieć sporo na głowie. Chociaż ADX jest klasyfikowany jako tak zwane więzienie Supermax,
to przebywają w nim przestępcy, którzy stanowią ekstremalne zagrożenie. Więźniowie spędzają niewiele czasu poza celami i nie mają prawie żadnego kontaktu z ludźmi. W więzieniu tym swoje wyroki odsiadują m.in. przywódcy gangów przestępczych, ale do ADX trafiali także terroryści z Al-Kaidy. Unabomber Ted Kaczyński i Dzokhar Tsarnaev, zamachowiec z maratonu bostońskiego, również widzieli wnętrze tego więzienia. Jako jedno z najbezpieczniejszych więzień na świecie, ADX zostało zaprojektowane tak, aby trzymać wszystkich więźniów w niemal całkowitej osobności. Przez pierwsze 3 lata więźniowie nie mają absolutnie żadnego kontaktu ze współwięźniami. Z czasem, dzięki dobremu zachowaniu, mogą przynajmniej zarobić trochę więcej czasu na zewnątrz. Przy czym termin na zewnątrz jest względny. To, co gdzie indziej jest przestronnym dziedzińcem, tutaj jest nieco większą celą ze sklepionym sufitem, tak zwaną betonową dziurą. Chociaż wygląda to mniej więcej jak pusty basen, jest zaprojektowany tak, że więźniowie nawet nie wiedzą, w której części obiektu są. Co więcej, dół jest wystarczająco duży, aby więzień mógł przejść 10 kroków w linii prostej lub 30 po okręgu. Sufity są skonstruowane tak, że wpuszczają światło słoneczne, ale nie pozwalają na widok nieba. Jeśli chodzi o umeblowanie cel, preferowanym materiałem jest beton. Oznacza to, że więźniowie nie mogą nadużywać łóżek, stołów i krzeseł w celu zranienia siebie czy strażników. Na zewnątrz cel znajduje się duża liczba czujników ruchu, kamer i zdalnie sterowanych drzwi. Więźniowie są pilnowani przez całą dobę, a przycisk antynapadowy zamyka cały budynek. Najbezpieczniejsza rzeka świata. Fakt, że Tumen jest prawdopodobnie najbezpieczniejszą rzeką świata, nie oznacza, że jest płytka i spokojna. Prawda jest taka, że 520-kilometrowa rzeka w Azji jest bezpieczna tylko dla tych, którzy trzymają się od niej z daleka, ponieważ wyznacza granice Chin, Korei Północnej i Rosji. Powodem środków ostrożności jest fakt, że wielu Koreańczyków z Korei Północnej zostało już przyłapanych na próbie przedostania się do Chin przez stosunkowo płytkie wody. Wszystkie 3 kraje utworzyły posterunki wzdłuż Tumen, a sama woda w rzece jest bardzo zanieczyszczona. Ta góra jest absolutnie niedostępna. Nie wszystkie góry są takie same. Każdy, kto myśli o odwiedzeniu Granite Mountain Record Vault w Utah, wkrótce znajdzie się w ciemności. Powodem tego jest fakt, że nie jest to oczywiście góra w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, ale granitowy tunel, w którym przechowywane są dane historyczne na mikrofilmach. Mormoni umieścili w tym kompleksie gigantyczne archiwum. W Granite Mountain Records Vault panuje zatem kontrolowana klimatycznie atmosfera, która służy ochronie wrażliwych dokumentów i mikrofilmów przed uszkodzeniem. Ochronę gwarantuje także położenie pod 180-metrową warstwą skał. Ale to nie wszystko. Istnieje również seria żelbetowych drzwi, z których każde waży 14 ton. I są one tak skonstruowane, że mogą wytrzymać nawet eksplozję nuklearną. Chłodnia o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy istnieje coś takiego jak ubezpieczenie na wypadek globalnego głodu? Faktycznie istnieje. Gdyby ten nieprzyjemny scenariusz stał się rzeczywistością, ludzkość może polegać na globalnym skarbcu nasion Svalbard na norweskiej wyspie Spitsbergen. Mówiąc wprost, to najlepiej strzeżona chłodnia świata. To tam są przechowywane nasiona ważnych produktów spożywczych, takich jak ryż, kukurydza, pszenica czy ziemniaki. Mogą one zostać dostarczone i ponownie wyhodowane w przypadku katastrofy. Podczas gdy wejście do budynku przypominającego bunkier znajduje się nad ziemią, pozostała część rozciąga się na około 120 metrów w głąb starej kopalni węgla. Masywne stalowe drzwi wewnątrz są tak solidne, że zaprojektowano je, by wytrzymały nuklearną wojnę. Kompleks jest również chroniony przez śluzy powietrzne i czujniki ruchu, a obiekt znajduje się wysoko nad poziomem morza. Co tak naprawdę ukrywa Watykan? Każdemu, kto posiada dowody na istnienie życia pozaziemskiego, satanistyczne pisma i działające wehikuły czasu, dobrze byłoby bezpiecznie ukryć te rzeczy. I chociaż tajne archiwa Watykanu zostały przemianowane na Watykańskie Archiwa Apostolskie, wielu wierzy, że przechowywane są tam znacznie bardziej spektakularne rzeczy niż bulla ekskomuniki przeciwko Marcinowi Lutrowi i listy Michała Anioła. W szczegółach archiwum, które obejmuje około 85 km półek, jest oddzielone od Biblioteki Watykańskiej. Własność jest przekazywana z papieża na papieża.
Dostęp do archiwów był zabroniony dla publiczności, ale obecnie badacze mogą uzyskać zezwolenie i rzucić okiem na ten kompleks. Dziennikarze, studenci i historycy amatorzy nie są mile widziani. Ponadto autoryzowani badacze muszą najpierw przejść przez Gwardię Szwajcarską i mogą badać tylko określone dokumenty, o które wcześniej występowali. Podobało Ci się? Włącz subskrypcję i bądź z nami na bieżąco.